Kiedy brałem do ręki książkę Pawła Lisickiego, Kto zabił Jezusa, najpierw zacząłem zastanawiać się, czy to pytanie akurat jest dla chrześcijan istotne. Ale nieco rozpędzony lekturę jednak zacząłem. I już we wstępie Lisicki napisał coś, co spowodowało, że odłożyłem na bok wątpliwości i wgryzłem się w kolejne zdania. W zasadzie nie napisał tego Lisicki, ale zacytował świętego Mateusza. Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Tak według ewangelisty wołał żydowski tłum, żądając śmierci Chrystusa. I ten fragment Ewangelii bywa często traktowany jako uzasadnienie tezy, iż antysemityzm jest wpisany w chrześcijaństwo. W swojej książce Jezus z Nazaretu papież Benedykt XVI tłumaczył, że te słowa nie są przekleństwem, ale pojednaniem. Gdy fragmenty jeszcze nieopublikowanego dzieła papieża przedostały się do mediów, komentarze były zdecydowane: papież usprawiedliwia i uwalnia Żydów od odpowiedzialności za śmierć Chrystusa. I tu do dzieła wkracza Lisicki, który w takim interpretowaniu prawd Ewangelii widzi próbę zafałszowania historii. Jego zdaniem na takim podejściu do tych kilku słów ciąży mroczne wspomnienie holokaustu, które pozwala na prymat politycznej poprawności nad prawdą historyczną. I przez kolejnych niemal 400 kart tej książki Lisicki stara się rozwiać mgły tej pierwszej, by pierwszeństwo dać tej drugiej. Jest zatem w Kto zabił Jezusa miejsce na wykład o politycznej, społecznej i duchowej kondycji Żydów w czasach Chrystusowych, analizę dostępnych źródeł pisanych, opis działalności publicznej, a potem męki i śmierci Chrystusa. Wszystko w oparciu o dziesiątki współczesnych źródeł, konfrontowanych ze sobą całkiem do rzeczy. Czy Judasz był postacią historyczną? Ilu członków Sanhedrynu skazało Jezusa na śmierć? Czy zapowiedź zburzenia świątyni jerozolimskiej, zapowiedź przez Jezusa, była gwoździem do jego trumny? Te pytania padają na kartach, kto zabił Jezusa, a Lisicki wytrwale próbuje na nie odpowiedzieć. Trudno wyobrazić sobie lepszy czas na przeczytanie tej książki niż czas triduum paschalnego. Liturgia tego okresu. Jej światło pozwala jeszcze wyraźniej zobaczyć, jak niezwykłe było ziemskie życie Jezusa, i jak bardzo zmienił on dzieje świata i dlaczego śmierć Chrystusa, która miała wszystko skończyć, była dla nas dopiero początkiem.